Biblii, w Nowym Testamencie jest pod koniec list do Hebrajczyków. I chciałbym krótko nawiązać do tego listu. Ale zanim sięgniemy do tekstu, to opowiem świadectwo. Żeby nie było, że domaga się świadectwa i ja też miałem. Chciałbym rywalować się, ale zostawię na koniec. A teraz. Wczoraj patrzę na Miętka. Mieliśmy u nas w kościele, raz na miesiąc jest ogłaszane i zapraszamy chętnych uczestników w spotkanie modlitewne wieczorem w sobotę. Wieczorem w sobotę ludzie mają różne zajęcia, często ciekawsze. I różne godziny, 17, 18, 18.30, zależy jak tam pasuje. Wczoraj 18, przyjeżdżam na godzinę 18, czy wcześniej. Nikt na 18 nie przyszedł, jestem sam, mija 5 minut, 10 minut, modlę się przez ten cały czas. Mija pół godziny, nikogo nie ma. Myślę sobie, no trudno, po prostu nikt nie przyjdzie. Będę tu sam. Ale zaplanowane było półtorej godziny, będę przed tronem Bożym sam. I te 18.30, jeszcze w międzyczasie, kiedy zacząłem się modlić, po kilku minutach, przyszedł mi do głowy werset, z którym się dzisiaj chcę podzielić z wami. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Będziemy wyświetlać, czy ja mam czytać? Jak będzie? Nie mam. No to będę czytał. Słychać mnie? A jak wreszcie zagłoszę, to proszę tak pokazać. Czasami tak mówią do mnie, nie krzycz. Więc ja nie słyszę samego siebie. Przeczytamy werset na razie. 16, rozdział 4, werset 16. Tak pisze autor. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Ja czytam z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wasze jest podobne. I kiedy mija te pół godziny wczoraj, to wołam do Boga: Ojcze, jeśli już tu jestem sam, jeśli nie chcę być sam, poszli chociaż anioł, ja nie chcę być tu sam. I w tym momencie widzę, za drzwiami pojawia się brat Mietek. I następną godzinę spędziliśmy we dwóch. I z mojej perspektywy Bóg odpowiedział na modlitwę od razu. Przyszedłem do tronu łaski i pomoc przyszła od razu. Nie czułem się źle, ale po prostu nie chciałem być sam. Wiedziałem, że są anioły Boże ze mną. Bo anioły Boże zawsze są tam, gdzie są Boże ludzie i gdzie oddaje się chwała Bogu i gdzie ludzie się modlą, żebyście mieli tę pewność. Nie będę wszystkich stawów biblijnych wam przytaczał, bo Janek zaraz wyjdzie. Możecie sami poczytać. Historii są tysiące. W Skierniewicach jest zbór Kościoła Bożego w Chrystusie. Jest siostra, która widuje anioły na nabożeństwa. Widziała je około 20 razy. Anioły, które uczestniczą w uwielbieniu. Więc tak jest zawsze, moi drodzy. Przyjmijcie to zapewne. Nawet jak grasz sam, nie jesteś sam. Bo z tobą radują się anioły Boże. Boże posłańce. Dla mnie takim Bożym posłańcem okazał się Mietek wczoraj i spędziliśmy godzinę na modlitwie, wołając o różne sprawy do Boga, dziękując Mu, chwaląc Go, modląc się językami na koniec, bo tak też zaplanowałem, żeby część była modlitwą tradycyjną, część mówieniem innymi językami. Teraz jeszcze raz wrócimy do tego tekstu, ale przeczytamy od wersetu 14, czyli Hebrajczyków rozdział 4, wersety od 14 do 16. Przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas praw. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze.
zatytułowałem to dzisiejsze rozważanie Przyjdź do tronu łaski Boga. Jeśli macie coś zapamiętać, moi drodzy, z tego, co Zbyszek powiedział, to zapamiętajcie to jedno zdanie. Przyjdź do tronu łaski Boga. List do Hebrajczyków nie ma znanego nam autora. Do końca nie wiadomo, kto go napisał. Człowiek ten musiał doskonale znać teologię, religię judaizmu, religię żydowską. I czasami niektórzy przypuszczają, że to apostoł Paweł mógł być. Być może, a być może nie. Adresatami listu, odbiorcami tego listu, też do końca nie wiadomo, co za ludzie byli. Ale jak później nadana nazwa sugeruje, byli to jacyś nawróceni na chrześcijaństwo Żydzi. I z tekstu wynika, że prawdopodobnie byli to z grona faryzeuszy lub ludzi, którzy byli blisko związani z faryzeuszami. Wynika ze wszystkich opisów. A więc ludzie ci znali bardzo dobrze Słowo Boże. Bardzo dobrze znali wszystkie dogmaty, nauki, judaizmu, swojej religii. Znali dobrze to, czego Bóg oczekiwał od nich. Znali dobrze prawo mojżeszowe. Wiedzieli, co trzeba czynić, a czego trzeba nie czynić. W rzeczywistości my tak czasami różnie myślimy krytycznie o tych faryzeuszach. Faryzeusz nam się kojarzy z obłudnikiem. To jest troszeczkę skrzywiony obraz, powiem wam. Faryzeusze byli bardzo podobni w przekonaniach do chrześcijan. Faryzeusze wierzyli w taką realność Słowa Bożego. Oni wierzyli, że Bóg może uzdrawiać. Oni wierzyli, że Bóg może posyłać anioły. Oni wierzyli w sny, proroctwa. Wierzyli, że Bóg jest żywy. Faryzeusze, tak jak i chrześcijanie, wierzyli w Mesjasza. Tylko oni czekali, aż przyjdzie obiecany przez Boga Mesjasz, posłaniec, zbawiciel, król. Mieli bardzo wiele wspólnego z chrześcijanami, kiedy już pojawił się Kościół. Ale coś ich też różniło. Byli bardzo drobiazgowi w przestrzeganiu prawa mojżeszowego, czyli prawa Bożego, bo byli przekonani, że żeby dostąpić łaski zbawienia, a wiedzieli, że jej potrzebują, mówiłeś o tym, wiedzieli, że są grzeszni, wiedzieli, że sprawiedliwy Bóg nie może zostawić od tak sobie grzesznego człowieka, musi go skracić. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest cytat z Nowego Testamentu. Ale każdy faryzeusz by się pod nim podpisał. Naprawdę. Oni wiedzieli, że będzie potępienie i że będzie zbawienie. Tylko uważali, że trzeba drobiazgowo przestrzegać prawa. Wszystkich przepisów, które Bóg przez Mojżesza przekazał. I kiedy pojawili się jacyś zwiastujący Ewangelię chrześcijanie, to powiedzieli coś nowego. Nie jesteście w stanie przestrzegać prawa, ale Mesjasz już przyszedł i ten Mesjasz jest nie tylko człowiekiem, jest też doskonałym Bogiem, jest Zbawicielem i On umarł, Bóg przyjął Jego śmierć jako doskonałą ofiarę za grzechy. Jeśli pamiętacie coś z religii żydowskiej, z judaizmu, to był system ofiar ze zwierząt. Rozbudowany bardzo. Bóg go ustanowił. To nie był ludzki wynalazek. Bóg go ustanowił. Za grzechy należało składać w ofierze zwierzęta. Ale to jeszcze było mało. Wszyscy mieli świadomość, że są grzeszni. Bóg ustanowił też zasady, kto może te ofiary składać. To nie było tak, że każdy Izraelita mógł po prostu złożyć Bogu ofiarę. Nie. Bóg powołał specjalne plemię, jedno z 12 plemion, Lewiego, Lewitów, to nazwa plemienia żydowskiego. Tylko oni mogli uczestniczyć w tym składaniu ofiar, a spośród tego plemienia jedna rodzina, rodzina Aarona, została wybrana na kapłanów, czyli jakbyśmy powiedzieli takich pośredników albo występujących w imieniu ludu do Boga. Nawet nie każdy Lewita mógł złożyć każdą ofiarę. To musiał być kapłan. A spośród tej grupy kapłanów, przystępujących do Boga, jeden był szczególny. Biblia nazywa go arcykapłanem. Arcykapłan, wybrany spośród tych kapłanów, raz w roku, cofnę się troszeczkę. Może pamiętacie, kiedy Żydzi wychodzili z Egiptu, Bóg polecił im zrobić taki specjalny namiot.
w tym namiocie mieli spotykać się z Bożą obecnością. Ten namiot składał się z kilku części. Na końcu tego namiotu, a później, kiedy już namiotu nie używali, tylko wybudowali świątynię, około roku 1000 przed Chrystusem, na końcu tej świątyni, a wcześniej na końcu tego namiotu, było specjalne miejsce nazywane miejscem najświętszym. Do tego miejsca, w tym miejscu znajdowała się Arka Przymierza. Taka skrzynia, w której złożone były tablice z 10 przykazaniami, coś tam jeszcze, laska, Mojżesza, manna. To była taka skrzynia, drewniana, pokryta złotem. Na wierzchu tej skrzyni takie było wieko, na tym wieku były rzeźby dwóch takich skrzydlatych aniołów. Cherubinów mówimy o nich. Takich aniołów, chociaż Biblia ich nie nazywa w ten sposób. I to wieko, nazywane inaczej przebłagalnią, było symbolicznym tronem Boga na ziemi. To było najświętsze miejsce na ziemi. Do tego miejsca nikt nie mógł wejść. Tej skrzyni tam nikt nie mógł dotknąć, bo jak dotykał, natychmiast umierał. I w Starym Testamencie mamy takie przypadki. Człowiek chciał przytrzymać skrzynię, żeby się nie przewróciła i umarł. Bóg go zabił. Bo nikt nie miał prawa tego świętego miejsca dotykać. Żaden grzesznik. Raz w roku do tego miejsca wchodził arcykapła. Ten najważniejszy kapła. Najważniejszy pośrednik między grzesznym człowiekiem a świętym Bogiem. Żałuję, że nie ma obrazka, bo by było widać. Ten arcykapłan przynosił krew złożonego wcześniej w ofierze zwierzęcia. I tą krwią kropił tą skrzynię. To było takie symboliczne przyjście kogoś, kto reprezentuje grzeszników przed tron świętego, doskonałego Boga. I ta krew, która pokropiła tą skrzynię, Słowo Boże mówi, że ona zakrywała grzechy. Ona nie powodowała przebaczenia tych grzechów, ona zakrywała je. Ona pozwalała tym ludziom dalej żyć przed obliczem Boga. Bo byłoby dobre i sprawiedliwe, gdyby Bóg wszystkich zmiótł z powierzchni ziemi. Raz Bóg tak zrobił. W potopie. Czy nam się to podoba, czy nie? Wielu ludziom się to nie podoba. Mówią, że potopu nie było, nawet nie dlatego, że ta katastrofa była za duża, ale sam powód im się nie wydaje. No jakże to Bóg Stwórca mógłby zmieść wszystkich ludzi z powierzchni ziemi? Tak właśnie było. I to było sprawiedliwe. I żeby drugi raz tak się nie stało, Bóg dał taki system ofiar ze zwierząt. Ale on ciągle był niedoskonały. Ta ofiara, którą składał arcykapłan, wystarczała na jak długo? Na rok. Za rok ten sam albo inny arcykapłan musiał z powrotem wejść do świętego, najświętszego miejsca, ryzykując własne życie, bo ryzyko było takie, że Bóg go tam zabije, jeśli uzna, że niewłaściwie to robi. Arcykapłan wychodził, kiedy wychodził żywy, to by oznaczało, że Bóg przyjął tę krew, która zakrywa grzechy ludu izraelskiego. Wszystkich, którzy wierzą w Boga Jahwe. Byli pojednani na rok. Przez rok mogli spać spokojnie. Potem za rok kolejny arcykapłan musiał zrobić to samo. I Bóg przewidział, zaplanował od wieków, że ustanowi pewnego arcykapłana, który zrobi to przebłaganie raz na zawsze. Tekst nasz mówi w 14 rozdziale: mamy wielkiego arcykapłana. 15 rozdział. 15 werset też mówi o arcykapłanie. Tym arcykapłanem jest Jezus. Śpiewaliśmy sobie o świętej krwi Jezusa. Kiedy mówimy o krwi Jezusa, pamiętajcie, że chodzi o Jego śmierć. To nie było tak, że Jezus skaleczył się w paluszek i krew działała. Kiedy mówimy o krwi Jezusa, mówimy o śmierci Zbawiciela. Zwierzę musiało być zabite. To zabite zwierzę i jego krew miała skuteczność pojednania ludu przed Bogiem. Zbawiciel, Mesjasz musiał być zabity, żeby jego ofiara, jego wstawiennictwo było skuteczne. Jezus był jednocześnie arcykapłanem i jednocześnie ofiarą za grzech. Dwa w jednym, a może milion w jednym. Wszystkiego dziś nie da się powiedzieć. Sam przyniósł przed tron Ojca
Boga Stwórcy, Pana Wszechświata, doskonałego, sprawiedliwego, swoją własną krew. Powoli przychodzę do tematu. To miejsce najświętsze było takim symbolicznym tronem Bożym i symbolicznym albo rzeczywistym spotkaniem Boga z człowiekiem. I kiedy Jezus umarł, to było tak, jakby przed prawdziwy Boży tron przyniósł prawdziwą, świętą ofiarę, która raz na zawsze gładzi grzechy. Nie jak ta ze zwierząt, na rok. Raz na zawsze. Ale komu gładzi te grzechy? Tym, którzy uwierzyli w Jezusa. Ludu Boży, powiedział Janek, kiedy zaczął swoje zwiastowanie. Czy jesteś częścią Bożego ludu? Czy uwierzyłeś, że Jezus umarł za ciebie? Czy uwierzyłeś, że Jezus umarł za twoje grzechy? Ja nie pytam, czy przestałeś pić. Fantastycznie, jak jesteś trzeźwy i żona się cieszy. Przestałeś kraść albo inne rzeczy robić. Świetnie. Jesteś wspaniałym obywatelem wobec tego. Pytam, czy uwierzyłeś, że Jezus umarł za ciebie? Za twoje grzechy. Czy uwierzyłeś, że Jezus zmartwychwstał? Bo to jest wymóg. Wymóg, żeby ofiara Jezusa była skuteczna dla ciebie. Żeby ofiara Jezusa przyniosła ci wieczne przebaczenie. Swoich grzechów. Bo ona działa wtedy, kiedy ty zaczynasz w środku, w duchu, w sercu wierzyć. Nie kiedy zaczynasz ładnie śpiewać albo składać ręce do modlitwy. Kiedy zaczynasz wierzyć? Czy uwierzyłeś? Czy uwierzyłaś? Trzeba to pytanie postawić, bracie Jan. Mam nadzieję, że tak. Że był taki dzień w waszym życiu. Jesteście tu, bo uwierzyliście w Jezusa. Cieszę się, że Janek wam się podoba i Zbyszka gra, ale mam nadzieję, że jesteście tu, bo przyszliście posłuchać Słowa Bożego, bo uwierzyliście w Jezusa. Że jest waszym zbawcą. Że was uratował. Tylko arcykapłan mógł w czasie tej religii żydowskiej wejść z tą ofiarą. Nikt inny. Gdyby ktoś inny próbował wejść, prawdopodobnie by zginął, a nawet gdyby tam wszedł i nie zginął, jego ofiara byłaby nieskuteczna. Grzechy ludu byłyby, ciągle ciążyłyby na ludziach. Bóg miałby święte prawo zmieścić z powierzchni ziemi. Jeśli czytaliście Stary Testament, to wiecie, że Bóg tak chciał zrobić z Izraelem w czasach Mojżesza. Powiedział: zejdź, ja ich umieję okazać. Wszystkich. Bóg tak zrobił. Był tylko jeden człowiek, który mógł być pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Arcykapłan w tamtym czasie. Dziś jest tylko jeden człowiek, który jest pośrednikiem między Stwórcą a Tobą. Jezus. Nie ma innych pośredników. Niech Bóg błogosławi Marię, Matkę Jezusa, ale nie jest naszym pośrednikiem do Boga. Wszystkie inne wspaniałe postacie z historii Kościoła. Męczennicy oddawali życie, apostołowie, za wiarę, za Chrystusa. Wspaniali ludzie, którzy nie są naszymi pośrednikami do Stwórcy. Jedyny pośrednik to Jezus. A Jego pośrednictwo działa, kiedy wierzysz w Niego. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 6 jest tak napisany. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go poszukują. Bez wiary nic nie zadziała. Chcę to mocno podkreślić. Bez osobistej wiary w Chrystusa i w Jego dzieło to nie będzie działać dla ciebie. Śpiewaliśmy sobie o świętej krwi Jezusa. Co tam było w tej piosence? Święta krew Jezusa. Ona zmywa wszelki grzech. Amen! Nie potrzebuje mi odpuścić ksiądz. Ani Janek. Wystarczy, że stanę przed Bogiem i powiem: przepraszam, święta krew Jezusa oczyszcza mnie.
Jest moc świętej krwi. Tak. Jezus uzdrawia. Jezus podnosi i tak dalej. Jest jeszcze coś, co spowodowała ta święta krew. Akurat w pieśni nie było. Hebrajczyków 10, 19. Hebrajczyków 10, 19. Poczekam, aż znajdziecie. Bo jeśli już macie coś zapamiętać z tego dzisiejszego słowa, to ten Hebrajczyków 4, 16 i ten werset. Macie? 10, 19. Tam jest napisane tak. Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam udorował przez zasłonę, czyli przez swoje ciało. A także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Pojechałem dalej, ale chodzi mi o ten fragment. Dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego. Wtedy nikt nie mógł tam wejść. Spotka się z Bogiem przed Jego tronem. Dzisiaj krew Jezusa otworzyła nam, wierzącym, drogę bezpośrednio do tronu Boga. Może dzisiaj Go nie widzę, prawda? Jak tam wchodził arcykapłan do miejsca najświętszego, tam po prostu była skrzynia, no piękna, bo złota z tymi cherubinami, ale tam też tronu nie było. Ale to miejsce było uznawane za symboliczny tron Boga. Bóg to honorował. I kiedy dzisiaj padasz na kolana, albo stoisz i przychodzisz do Boga, przychodzisz prosto do Jego tronu. Nie potrzebujesz żadnych pośredników. Nie potrzebujesz się zastanawiać, czy masz prawo. Nie potrzebujesz się zastanawiać, czy zginiesz. Nie zginiesz, bo święta krew Jezusa, czytaliśmy, otworzyła Ci drogę. Wyobraź sobie, że możesz po prostu pojechać do Ameryki, zapukać do Białego Domu. Dzień dobry, tu Zbyszek, ja do Donalda. No może nie, nie tak. Do prezydenta Trumpa. Ale zaraz, zaraz, ale jakim prawem? Co ty chcesz? Bo cię zaraz straż rzuci. Chwileczkę. To jest mój blend. Mam jakiś papier, który mi pozwala. Jestem jego synem, na przykład. Więc mam prawo wejść. I biegać po Białym Domu. Dzisiaj ty masz prawo wejść przed tron Boga, nie bojąc się niczego. Nie obawiając się, jak ten Bóg zareaguje. Czy jesteś wystarczająco dobry? Nie jesteś. To jest oczywiste. Nie jesteś. Bo nie jesteś jak on. Bo się uczysz, bo upadasz, bo się potykasz, bo wstajesz, bo się uczysz. Bo kiedyś dopiero będziesz jak Jezus. I teraz ten werset 16. Tam nie ma słowa modlitwa, więc też nie chcę ograniczyć przychodzenia przed Boży tron do samej modlitwy. Bo przyjście przed Boży tron może mieć różne oblicza. To może być płacz. Padasz na kolana i płaczesz przed Bogiem. Bo jest ci źle. Nawet nic nie mówisz, po prostu płaczesz. W Starym Testamencie jest przykład matki Samuela. Jak miała na imię? Anna? Anna. Tak, ona tam mamrotała coś. Tak na tyle, że ten arcykapłan ówczesny myślał, że ona jest pijana. Pijana kobieto, co ty tu robisz? Ona się nawet nie modliła. Albo tak, że nikt nie rozumiał tego, nie słyszał. Więc przyjście przed Boży tron nie zawsze jest taką oficjalną modlitwą jak w kościele. To jest jakikolwiek twój krok w stronę Boga. To może być na kolanach, to może być na siedząco, to może być na stojąco. Nie patrz tak bardzo na swoje ciało, tylko na swoje serce. Jeśli już Bóg pozwolił na to, że Jezus otworzył nam tę drogę, to znaczy, że Ojciec chce, żebyśmy do Niego przychodzili. Czy Ty przychodzisz przed święty tron Boga, Twojego łaski? I ten werset 15, zamknąłem sobie. 16, przepraszam. Muszę się streścić. Zbliżajmy się odważnie. Z odwagą tam jest napisane. I ufnie, z ufną odwagą. Z wiarą, o której czytałem z 11 rozdziału. Możesz ufać, możesz się nie bać, możesz mieć poczucie bezpieczeństwa przychodząc do Boga. Może Janek na ciebie nakrzyczał i pewnie miał rację, ale to nie oznacza, że nie wolno ci przyjść do Boga. Możesz w każdym położeniu, jeśli uwierzyłeś w Jezusa, cokolwiek się z tobą dzisiaj dzieje, możesz przyjść przed tron łaski Boga.
Niech Cię nic nie zatrzyma. Niech Cię nikt nie zatrzyma. Niech żaden człowiek nie powie Ci nie, w takim stanie nie możesz przyjść przed Boży tron. To znaczy w jakim stanie? Ja sam z siebie nie mam nigdy doskonałego stanu. Nigdy nie jestem sam z siebie bezgrzeszny. Przychodzę nie opierając się na swoim stanie, ale na świętej krwi Jezusa, która otworzyła mi drogę. Ona otwiera każde drzwi. Pamiętam, jak pracowałem kiedyś w japońskiej fabryce w Emsztonowie. Pewnie to jest w wielu dużych firmach. Ja się na tym nie znam. Było wiele drzwi. Dziesiątki drzwi. I do każdej drzwi był klucz. Ale był jeden master key. Klucz taki do wszystkich drzwi. Jeden klucz otwierał każde drzwi. Takie klucze były tam ze trzy. Miały ich trzech najważniejszych dyrektorów. Ty masz taki klucz, który otwiera Boże drzwi. Żadna przeszkoda. Możesz stanąć przed tymi drzwiami i zastanawiać się, czy ja tam dojdę przed Boga, czy moja modlitwa dojdzie przed Boga. Masz taki klucz. To jest krew Jezusa. Ona otwiera drzwi bezpośrednio przed Bożym tronem. Gdyby teraz nasze duchowe oczy się otworzyły, mogłoby być tak, że stanęlibyśmy przed tronem Ojca. Potężny pewnie by wyglądał. Tam ludzie różnie opisują swoje wizje, jak widzą Boga siedzącego na tronie. W Księdze Daniela jest opisany Bóg siedzący na tronie. W Księdze Apokalipsy możecie sobie poczytać, jak to wygląda. I my możemy dokładnie tego samego doświadczać, co prorok Daniel, co Jan Ewangelista. Nawet się nie widzimy. Czy masz odwagę i czy przychodzisz przed tron Boga? Ten tron jest nazwany tronem łaski. To nie jest do dłużej dla Ciebie tron gniewu. Nie myśl, że może czujesz się niegodny i może obawiasz się Bożego gniewu, bo coś zrobiłeś. My tak jesteśmy wychowywani w Polsce. Taka jest taka tradycyjnego kościoła w Polsce sposób wychowania religijnego. Że Bóg jest zagniewany. Co często jest prawdą. Gniewa się na grzech, jak najbardziej. A skoro jest zagniewany, to ja nie mogę przed Niego przyjść. Potrzebuję świętych pośredników. Lepszy ode mnie. Janek jest lepszy ode mnie, to może ja poproszę Janka, żebym przyszedł do Boga. W moim imieniu. Zawsze jest ktoś lepszy ode mnie. Nie daj się zwieść nikomu. Ani sobie samemu. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, nawróciłeś się, uwierzyłeś w Jezusa, nie potrzebujesz pośrednika. Dobrze jest modlić się z kimś o coś. Wołać z kimś o coś. Poprosić Kościół, stawcie się za mną. Ale to nie znaczy, że ja sam nie mam prawa przed Bożym tronem pójść. Nie bój się przychodzić do Boga ze wszystkim. Z dobrymi rzeczami i ze złymi rzeczami. Z tymi pięknymi, świadectwo w Kościele, cuda, aleluja. Ale są brzydkie rzeczy. Nie chcemy nawet o nich mówić. Ba, nie chcemy o nich myśleć. Wolałbym to zapomnieć, wypazać z pamięci. Ale było. Ale się zdarzyło. Ale to zrobiłem. Ale tak się zadziało. Bóg przecież wiedział. Bóg nie zamknął nam drzwi. Krew Jezusa otworzyła te drzwi raz na zawsze. Masz dostęp do Boga? Nigdy nie myśl, że nie możesz tam przyjść. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Zawsze możesz. I nie ma tam rozgniewanego bóstwa. Jest kochający ojciec dla siebie. Bo Jezus to załatwił. Jego krew to załatwiła. Nie twoja pobożność. Nie, że przestałeś pić lub coś. Święta krew Jezusa to załatwiła. Za ciebie. Za mnie. W wersecie 15 jest powiedziane coś o Jezusie. Czy On współczuje nam? Jest pełen współczucia dla nas. Więc kiedy się zastanawiasz, przychodząc przed Boży tron, jak reaguje Bóg na ciebie, albo jak reaguje Jezus na ciebie, Syn Boży, On reaguje ze współczuciem. Nie daje ci potępienia, bo potępienie sam na siebie wziął. Na tym polega chrześcijaństwo. Że Jezus za mnie wziął potępienie na siebie. Więc ja mogę być przed Bogiem Bożym dzieckiem na zawsze?
Usprawiedliwiony, dobre słowo, o, właśnie tego tak brakowało. Sprawiedliwy przed Bogiem, bo krew Jezusa mnie usprawiedliwiła. On współczuje mi. Tam jest też takie słowo w 15 wersecie. Rozumie, że przeżywamy słabości. A jak jest tutaj u nas? 15 werset. Ze słabościami, tak. Czasami jak się wydaje, że wszystkie takie rzeczy, nie do końca jakieś dobre, to są grzechy. Tak nie jest. To są po prostu słabości. Wiele rzeczy nie jest grzechem. Jest tylko słabością. Kiedy się boisz, kiedy coś ci nie wyszło, kiedy podjąłeś złą decyzję, nie nazywajmy zaraz wszystkiego grzechem. Jak ciężko mi jest znieść, jak słyszę w kościele, że cokolwiek tam się dzieje niewłaściwego, to nazywany jest grzechem. Strach na przykład. Ile razy jest słyszałem, jak ludzie z krzyczeli na publiczność, że jak się boisz, to grzeszysz. Ole mnie to pociesza. Ja tam umieram ze strachu, boję się czegoś, a ty jeszcze na mnie grzeszysz, że ja grzeszę. To jest po prostu słabość. I możemy mnożyć. Mamy słabości. One nie są grzechem. Popełniamy błędy, złe decyzje. I nawet nie musimy się tak bardzo zastanawiać, czy to grzech, czy tylko słabość, samienie. Po prostu mogę przyjść przed Boży tron, bo Jezus współczuje mi. On rozumie, że mam słabości. On też rozumie, że zdarzają się grzechy. Ja nie mówię, że akceptuję. Mówię, że wie to. I ma rozwiązanie na to. Jego krew jest tym rozwiązaniem. Nic innego. Abyśmy dostąpili miłosierdzia. 16 werset. W pewien sposób dostępujemy miłosierdzia takiego wiecznego, kiedy się nawracamy. Ale zdarzają nam się grzechy i później. I potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Potrzebujemy, żeby Bóg przebaczył nam. Ja nie mówię, że On nas potępia. Bo gdyby tak było, to byśmy byli grupą potępionych dzień w dzień. Tak nie jest. Jesteśmy Bożym Kościołem, Bożymi zbawionymi, Bożymi uratowanymi. Ale potrzebujemy takiego codziennego przebaczenia. Pamiętacie, jak Piotr chciał umyć nogi Jezusowi? Czy odwrotnie? Jezus Piotrowi oddał. Piotr mówi, nie, Panie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Jezus tam powiedział takie ciekawe zdanie. Nikt nie ma potrzeby myć się, kiedy jest cały czysty, tylko nogi. I tak najczęściej się to interpretuje, czy chodzi o takie codzienne jakieś nasze upadki czy błędy. Potrzebujemy być umyci od tego. Jesteśmy cali czyści. Jezus umarł za nas. Otworzył nam drzwi na wieki do Ojca. Ale co zrobić z tym codziennym życiem? Kiedy zdarzają się problemy, kiedy zdarzają się grzechy. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia na sobie. Nie ze strachu przed potępieniem, ale żeby sprawy zostały naprawione, żeby moje życie zostało uporządkowane, żeby to, co robi źle, żeby zaczęło być dobre. Albo zniknęło z twojego życia, z mojego. Niesiemy takie rzeczy. Bo nie zamieniliśmy się w aniołów. Nawet jeśli jestem z Chrystusem 32 lata, czy ojciec jest aniołem? O nie, pewnie nie. Parę rzeczy by się znalazło. I na was też parę rzeczy by się znalazło. Czarna deszka, na zmyśla. Pięknie śpiewa. Ale tu jesteś. I tak na siebie nawzajem czasami traktujemy. Wyciągamy coś na siebie, winy na siebie wyciągamy. Potrzebujemy Bożego miłosierdzia w dzień. I znajdujemy, kiedy przychodzimy do Bożego tronu łaski. I na koniec tam jest mowa, żebyśmy znaleźli łaskę u pomocy stosownej Boże. Albo u mnie łaskę zapełniającą pomoc. Po prostu są chwile w życiu, kiedy nie damy sobie rady. Lub ktoś, kogo widzimy, nie da sobie rady, nie daje sobie rady. Nie zrobi czegoś sam. Bo kiedy potrzebuję pomocy? Kiedy czegoś nie mogę zrobić sam. Lub ty nie możesz zrobić sam. I możemy prosić o pomoc, to jest dobrze, ludzi, jak najbardziej. Ale ten tekst mówi, że sam Bóg, sam Stwórca, ten siedzący na tronie, chce okazać nam pomoc. Jego łaska manifestuje się w ten sposób,
że chce okazać Ci pomoc. Pomóc Ci w tym, czym sam nie możesz sobie dać radę. A są takie rzeczy, przecież wiecie. Próbowałeś już latami. Ja wiem, że najłatwiej to o nałogach pomyśleć. Ale to są setki rzeczy drobnych. Relacje, tak? Małżeńskie. Oj, tam to by się naprawdę pomocy codziennie tony przydały, co? Łaska za łaskę. Ci, którzy są w małżeństwie, to wiedzą. W szkole, w pracy, w firmie, w kościele, w jakiejś działalności w Królestwie Bożym, czy jakiejkolwiek innej. Często jest tak, po prostu czujesz się, jestem sam. Nie dam sobie rady. Co ja teraz zrobię? Jest tron łaski, a tam siedzi wszechmocny Bóg, który jest gotów okazać Ci pomoc. Tu jest po prostu napisane, przyjdź po pomoc do mnie. Tak mówi Bóg. No troszeczkę to stylistycznie inaczej ujmuję. Przyjdź do tronu łaski Boga, o przebaczenie grzechów. Po codzienne takie odświeżenie, jeśli masz problem. Po pomoc, kiedy nie możesz sobie poradzić. Po pocieszenie, kiedy jest Ci smutno. Przyjdź, dzielić się swoją radością. Kto powiedział, że z Bogiem nie można się dzielić radością? Wiecie, my to, to nasze chrześcijaństwo to jest takie, nie wiem, jak to nazwać, takie ułożone troszeczkę. W starożytności jeden z ojców Kościoła mówił, że był taki charyzmat jak taniec z aniołami. Ja nie wiem, jak to wyglądało. Taniec z aniołami. Rozumiem, że to było z radości. Jeśli coś rozdziela twoje serce z radości, z entuzjazmu, przyjdź przed Boży tron i powiedz mu o tym, że się cieszysz. On się będzie cieszył razem z tobą. Przyjdź po pomoc wcześniej, zanim pojawi się problem. Tak sobie też zapisałem. Widzicie, że problemy przychodzą. My w Polsce mamy takie powiedzenie, kiedy trwoga, to do Boga. To jest dobra rzecz. No gdzie masz pójść? Chociaż wtedy przynajmniej. Jasne. Wtedy iść do Bożego tronu. Tak. Ale zrób to wcześniej. Pomyśl o tym. Młodzi, patrzę na was. Młodzi mężczyźni. Raz, dwa, trzy, cztery. Może więcej. Kiedyś będziecie myśleli o małżeństwie. Módl się dzisiaj o swoje małżeństwo. Bóg posłał dzisiaj swoją przyszłą żonę. Ja tak robiłem, kiedy tylko się nawróciłem. Kiedy miałem 18 lat, a ożeniłem się, jak miałem 26. 27, coś było. 7-8 lat błogosławienia żony, bo nie miałem. Dzieci, których nie miałem. Mieliśmy taką grupę, trzech przyjaciół, modliliśmy się i błogosławiliśmy nasze dzieci. Nikt z nas nie miał dzieci, żony nie mieliśmy. Gdzie tam? Dopiero w szkole. Robiliśmy to na zaś, do przodu. Ja wierzę, że Bóg odpowiada błogosławieństwem dla Ciebie. Bóg będzie odpowiadał błogosławieństwem dla Was. Zanim coś się stanie, w Starym Testamencie jest taki tekst, tylko wybaczcie, bo cytatu nie powiem skąd. Zanim zawołają, odpowiedź mi. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już nie słucham. Rób to dzisiaj. Masz wspaniałe małżeństwo? Błogosław mnie. Dziękuj. Dzień. Uprzedzaj problemy. Błogosław swoją żonę, błogosław męża, błogosław nauczyciela w szkole, na studiach, wykładowcu, pracodawcę. Błogosław kogo się da. Uprzedzaj problemy. Ostatnio byłem na jakimś spotkaniu w Kościele Bożym Chrystusie w Warszawie, kilka dni temu. I pamiętam, jak jeden z braci tam, kontekstem był ten cały koronawirus. Jeden z braci powiedział, że on chciałby, żeby Kościół wyprzedzał problemy, wyprzedzał świat. A nie było tak, że pojawia się problem, świat go zaczyna rozwiązywać, a Kościół dopiero zaczyna dogadzać się wszystko. Bądźmy tymi, którzy wyprzedzają wydarzenia, wyprzedzają problemy. One po prostu może nigdy nie przyjdą, bo Ty już się pomodliłeś, bo Ty zawołałeś po coś. Błogosław swoje miasto, Polskę, prezydenckie wybory się zbliżają. Błogosławcie tę osobę, która wygra. Mnie się może nie podobać, ale Bóg może użyć kogokolwiek na swój cel. Wiecie, Amerykanie błogosławią Trumpa, chrześcijanie, nie dlatego, że jest wzorem mężczyzny i męża doskonałego. Nie jest tak. Tak, facet po dwóch rozwodach, trzecia żona. Moglibyśmy różne rzeczy powiedzieć, tak? Ale błogosławią go i Bóg w jakiś sposób używa go. W Biblii Bóg używał ludzi bezbożnych. Nieważne, kim jest ten człowiek. Błogosław go. Bóg może go użyć, kiedy przychodzi do tronu łaski.
Przyjdź po pomoc wcześniej, zanim pojawi się problem. Uprzedź to. Jeśli wiesz, przypuszczasz, że coś może się pojawić, to nie jest strach. Ja nie mówię o strachu. Ja nie mówię, żebyśmy drżeli teraz, ojej, co się stanie? Co się stanie, jak stracę pracę? Jak ja będę żył? Pod most pójdę. Co się stanie, jak mąż mnie zostanie? Co się stanie, jak dzieci pójdą w świat? Co się stanie, jak coś? Nie wiem. I ty nie wiesz. Może nigdy. To nie, ja nie zachęcam do strachu, ale do uprzedzania się, co się może, tak? Stać w modlitwie. Przyjdź do Bożego tronu zawsze ze wszystkim. Jeszcze jedna rzecz, ona może nie wynika z tego, co w tym tekście jest, ale ja lepiej mówię. W kontekście nabożeństwa. Bóg, jak przychodzisz do Bożego tronu, zawsze coś powie. Usłyszysz coś. Bądź gotów słuchać. Wylewaj swoje serce. Dziękuj Bogu, albo narzekaj, jak ci jest źle. W Biblii mamy przykłady narzekania przed Bogiem. Pamiętam czasy, kiedy byłem młodym chrześcijaninem i było mi źle. Zamykałem się w pokoju, modliłem się, darłem się do Boga na całe gardło, brałem Biblię i rzucałem o ziemię. Bo byłem wściekły, że coś się nie udało, że coś się źle dzieje. Ale to był akt wiary z mojej strony. Nie powiedziałem Bogu, ja cię już nie chcę, otworzę. Nie. Mówię, zrób coś i Bóg udał mi mimo Boga. To była moja wiara. Możesz to, tak się nie przychodzi, tak? Przychodzi się tak pobożnie. Jak jesteś zdesperowany, to rób to, do czego cię prowadzi desperacja. Bóg lubi zdesperowanych chrześcijan, którzy wołają całym sercem przed tym tronem. Ja mu to nie przeszkadza. Myślę, że Pan mu się obrazi, bo słyszę, że rzucił Biblię o ziemię? Gwałtownicze wchodzi. Gwałtownictwa, właśnie, to jest dobre słowo. Możesz być gwałtownikiem przed tym tronem Bożym. Jak ten arcykapłan wchodził, to pewnie tak nie śmiał w ogóle patrzeć. Prysnął na tą skrzynię i fiuch, żeby się nic nie stało. Upraszczam sprawę, może było inaczej. Miej odwagę. Przychodźmy do Bożego tronu z ufną odwagą w każdej sprawie, zawsze codziennie. I uprzedzajmy wydarzenia. Tam siedzi osoba, która może rozwiązać każdy problem, bo jest wszechmogący Bogiem, która traktuje cię ze współczuciem, która cię kocha i która jest gotowa też wszystko przebaczyć, jeżeli jesteś mniejszy. Dziękuję Bogu, że przez świętą krew Jezusa mamy dostęp do tronu łaski. Amen. Amen.